And I'm here, having just returned. Właśnie wróciłam z Afganistanu, gdzie wizytowałem żołnierzy polskich sił zbrojnych, którzy ramię w ramię służą tam z amerykańskimi żołnierzami w prowincji Ghazni i w Kabulu. I chciałbym tutaj powiedzieć publicznie i żeby wszyscy Polacy usłyszeli mnie, że wkład wnoszony przez polskich żołnierzy w Afganistanie do naszej międzynarodowej misji w Afganistanie jest istotny, jest bardzo odważny i jest znaczący. Niektórzy wątpią w to, czy możemy odnieść sukces w Afganistanie. Ja nie należę do tych ludzi. Ja uważam, że możemy i odniesiemy sukces w Afganistanie. Chciałbym zatem podziękować Polakom za ich wkład w nasze bezpieczeństwo, w swoje własne bezpieczeństwo, ale także za to, że ponoszą odpowiedzialność za ogólne bezpieczeństwo na świecie. Świetna okazja i pierwsza wizyta od czasu, kiedy przejąłem obowiązki szefa sztabu, wizyta pana generała Dempseya, która pozwoliła nam nie tylko omówić szczegóły współpracy w przyszłości i podsumować dotychczasową współpracę. Omówiliśmy nasze dalsze działania w zakresie zakończenia misji ISAF, jak również rozmawialiśmy na temat przyszłości misji Resolute Support po 2014 roku. Omówiliśmy również nasze programy operacyjne i transformację sił zbrojnych. Prosiliśmy naszych partnerów, prosiliśmy pana generała o wsparcie w zakresie wycofania polskiego kontyngentu wojskowego z Afganistanu. Jak wszyscy wiemy, mamy ograniczone możliwości transportu strategicznego, powietrznego. Armia Stanów Zjednoczonych dysponuje takim transportem. Prosiliśmy o wsparcie w tym obszarze. Prosiliśmy również o wsparcie przerzutu naszego sprzętu z naszej bazy Ghazni do bazy Bagram i później poprzez system AXA sprowadzenie tego sprzętu do domu bezpiecznie, tak żeby można było otworzyć zdolność bojową i zakończyć operacyjną misję w Afganistanie. Dla mnie, myślę, że również dla pana generała jest jasne to, że będziemy mieli nadal interesy w Afganistanie jeszcze po roku 2014. Także mam nadzieję, że nie będę musiał być tutaj pomocny w wycofywaniu całego sprzętu z Afganistanu, ponieważ nadal koalicja naszych partnerów w Afganistanie będzie kontynuowana. Natomiast mamy taką komórkę, mamy taką grupę w Afganistanie, która zajmuje się właśnie przegrupowywaniem, także będziemy udzielali jej pomocy, tak dużo pomocy jak to możliwe, jeżeli chodzi o wycofanie z Afganistanu. Tyle samo pomocy będziemy się starali udzielać na takim samym poziomie, jak udzielaliśmy siłom, które do Afganistanu wchodziły. A jeśli można dopytać, to wiadomo, że jak duża grupa Polaków i Amerykanów zostanie w Afganistanie po 2014 roku. Więc ja odpowiem, taka grupa zostanie Polaków i Afganistanów, aby dalej pomóc kolokwialnie mówiąc, stanąć na nogi społeczeństwu afgańskiemu. Decyzja odnośnie naszego zaangażowania w operację Resolute Support, a więc operację po 2014 roku, nie została jeszcze podjęta. My przygotowujemy oczywiście kontyngent i nasze propozycje, natomiast trzeba pamiętać, że decyzja należy do pana ministra, pana prezydenta, który podpisze postanowienie o użyciu sił zbrojnych poza granicami kraju. Myślę, że będzie to kontyngent, który spełni oczekiwania zarówno naszych żołnierzy, żeby kontynuować tę misję, jak również naszych partnerów amerykańskich. I nie chciałbym szacować wielkości, dlatego że nie mam kryształowej kuli i nie chciałbym stawiać w sytuacji, gdzie nastąpi jakakolwiek rozbieżność w tej sprawie. Tutaj nie ma rozbieżności. Staramy się przygotować taki kontyngent, który by wypełnił misję i był właściwy do misji i do przyszłych zadań. I tutaj nie można mówić o wielkości kontyngentu, raczej trzeba mówić o zdolnościach, jakie ten kontyngent powinien z sobą nieść i posiadać. A myślę, że mamy doświadczonych żołnierzy, dobrych żołnierzy, bo tylko takich sił zbrojnych mamy. I w związku z tym ten kontyngent będzie właściwy do operacji, do przyszłej operacji.
coś jak odwrócić strategicznie? Yeah, nie. I'll add that, you know, NATO has already in their chciałbym tutaj dodać jeszcze, że NATO ma w swoim planowaniu operacyjnym ustanowione takie widełki od 8 do 12 tysięcy żołnierzy. Myślę, że to jest właściwy poziom, chociaż każdy kraj oczywiście podejmie swoją własną decyzję, ilu żołnierzy pozostawi w Afganistanie. Natomiast ja chciałbym tutaj osobiście znowu powiedzieć, że byłoby to z największą korzyścią zarówno dla naszej współpracy, dla koalicji, jak i dla Afganistanu, żeby Polacy pozostawili w Afganistanie tak wielu żołnierzy, jak to możliwe. Myślę, że zarówno polscy, jak i amerykańscy żołnierze stanowią wspaniały przykład i dają przykład, jak powinny wyglądać profesjonalne siły zbrojne. Among that number of 8 to 12,000, there would be as many Polish military men and women as possible.